Bo materiału to my bardzo przeżyliśmy na dwa domy, żeby zbudować. No i zbudowaliśmy. Dobra. Okej, więc weźmy się za pracę. Zobaczymy, jak będzie nam to szło. Wszystkich koparkowych z góry przepraszam za moją pracę. Jeżeli ktoś ma jakieś podpowiedzi, z chęcią posłucham. Napiszcie tutaj na dole w komentarzu, co robię źle. To jest mój drugi raz na takiej małej koparce. Pierwszy mieliście okazję zobaczyć, jak robiłem taką malutką. Dzisiaj koparka 1,9 tony, troszeczkę większa. Musimy przepuścić przewód elektryczny i do tego podłączyć dom do wody. Tam na końcu, przy tych paletach, które widzicie, tam jest skrzynka. Stamtąd musimy przekopać ten cały odcinek. Zobaczymy, jak to będzie nam szło. Dobra, nie przedłużam, biorę się za robotę, a wy patrzcie, oceniajcie, jak to idzie. Po skończonej pracy może coś tutaj jeszcze wam dopowiem.
podejrzewam, nie jeden poparkowy to ogląda, to się podejrzewam śmieje, albo się nie śmieje. Nikt się nie urodził od razu koparkowym, także jak na drugi raz, myślę, że pozytywnie to wszystko wyszło. Co zostało nam wprowadzić teraz? Przewody i powoli to zasypywać. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten materiał. Także jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, jakiś komentarz, napiszcie pod spodem. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia na następnym.